Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna, witam Was w kolejnym filmie, w którym chciałbym Wam trochę opowiedzieć nie tylko znowu o kolarstwie, tylko coś o tej histaminie wreszcie i o zespole jelita drażliwego, który w moim przypadku główną przyczyną jest właśnie nietolerancja nieszczęsnej histaminy, jak się okazuje. Na szczęście dobrze, że się okazuje, że to jest to. I ze względu na to, że bardzo mam od Was dużo pytań, bardzo mnie to cieszy, że jest zainteresowanie i w większości Wam udaje mi się trochę bardziej naświetlić temat, postanowiłem. W tym momencie mamy jakieś 2,5 roku odkąd od mojego odkrycia i zażywania enzymu DAO. Chciałbym zrobić takie odcinki na zasadzie, jak oglądaliście, pewnie oglądaliście wywód z odkrycia po 20 latach i o tym, jakie objawy pozanikały od momentu brania enzymu. Pomyślałem sobie, że po tych 2,5 roku mogę śmiało powiedzieć o tych podpunktach jeszcze więcej. Dlatego podzielimy sobie te podpunkty na zasadzie takiej, jak na przykład układ oddechowy, układ nerwowy, układ pokarmowy, tak, coś tam od strony immunologicznej. Także z mojej magicznej kartki będziemy brali sobie te objawy, które wiemy, że może nie do końca niektóre ustąpiły, ale wiemy, że są trochę mniejsze. I dzisiaj chciałbym, jak w tytule odcinka, opowiedzieć Wam o termice ciała, która, jak się okazuje, jest też przyczyną, objawem nietolerancji histaminy. Tutaj jeden z widzów, serdecznie pozdrawiam, chyba w komentarzu napisał właśnie, żebym coś więcej opowiedział o tej termice ciała. Będziemy opowiadać dzisiaj o tej termice ciała, jak to u mnie wyglądało, jak wygląda w tym momencie. I teraz tak, żeby Wam zobrazować tak trochę na szybko, pokażę Wam, ile w tym momencie jest stopni. To mamy całe 4,5 stopnia. Mamy w tym momencie, jak już widzieliście, 4,5 stopnia temperaturki na zewnątrz, a ja sobie idę w bluzie. Żeby nie było, widzicie, nie mam nic pod spodem. No mam t-shirta, nie? No przecież wiadomo, mam t-shirta. Ale w tym momencie, przy takiej temperaturze, nie potrzebuję nic więcej. Jeśli już, to pod spód wlatuje jakaś albo krótka termiczna koszulka, jeśli jest, powiedzmy, słońce, no teraz nie ma, a jeśli jest coś jak teraz, i też trzeba podkreślić, nie ma aktywności fizycznej, wtedy wlatuje koszulka, podkoszulek z długim rękawem termiczny. Teraz opowiedzmy sobie o tym, jak to wyglądało przed tym odkryciem tej nietolerancji histaminy. Po połączeniu kropek, które przez te 2,5 roku cały czas łączę i okazuje się, że jest ich coraz więcej, ale coraz bardziej ten obraz tych kropek nam wychodzi. Wcześniej wyglądało to tak, znajomi na pewno się w tym momencie uśmiechną, jeśli to oglądają. Jak mnie widzą w kurtce, to musi być naprawdę zimno. Musi być temperatura gdzieś koło, nie wiem, minus 10 w dół, czy nawet 5 w Zamościu jest naprawdę mroźne. Jeśli jest minus 10, to jest naprawdę minus 10. Albo i nawet odczucie jest większe. Tak, nie chodzę praktycznie w kurtkach, bo objawiało się to u mnie tak, że w momencie, kiedy wchodziłem w jakąś tam, dajmy na to, nazwijmy to przestrzeń, w której była jakaś temperatura, ja trochę jak zwierzę nie umiałem przystosować się do tej temperatury, bo tak, albo mi było za gorąco, albo mi było za ciepło, zaraz były jakieś duszności. Jak było za gorąco, nigdy nie zemdlałem, ale dochodziło do takiego stanu, że no dużo nie brakowało do tego, żeby po prostu zemdleć.
I teraz tak, do momentu, kiedy nie brałem enzymu, zawsze miałem kalisony już mniej więcej od temperatury takiej 5 stopni na plusie. I zawsze była ta koszulka, podkoszulek z długim rękawem termiczny. Zawsze. Najwyżej były dwie bluzy, nigdy kurtka, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wyregulowanie tej temperatury przez moje ciało było na tyle praktycznie, nie wiem czy to dobrze mogę nazwać, powolne. Duży problem z tym ciało miało. A, no i czapeczka, widzicie, zawsze czapeczka i bluza z kapturem, bo w głowę zawsze mi jest najzimniej. Tutaj mogę mieć łapy, powiedzmy, bez rękawiczek, ale głowa zawsze musi być okryta. Dobra, ze względu braku włosów też, ale to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że po prostu no, tu ucieka zawsze nam, czy zdrowemu, czy choremu, najwięcej ciepełka. Kolejną sprawą było, dlaczego kalisony przy już plus 5 stopniach. Jakby wam to też dalej zobrazować. Kiedy się nie ruszałem, to po prostu tak jakby, ja to tak sobie tłumaczę, obieg w moim ciele krwi nie przebiegał praktycznie w ogóle, bo z miejsc ciepłych, czyli dajmy na to z korpusu, gdzie mamy serducho, nie dochodziło mi do paluchów ciepłe powietrze, nie powiem, tylko nie dochodziła ciepła krew, która mogłaby ogrzać te palce, nerwy i tak dalej. Na rowerze, kiedy było 15 stopni, ja już byłem, kurczę, właśnie to jest ciekawe, że na rowerze już byłem takim zmarzluchem, że przy 15 stopniach musiałem być ubrany już grubo. 10, 5 stopni, w ogóle masakra. Jak było 0, to po prostu ile bym nie nałożył rękawiczek, to zawsze było mi w palce zimno i nie mogłem nimi ruszać. Po roku czasu od brania enzymu DAO zmieniło się to na tyle znacząco, że tak jakby ten zakres temperatur nam się obniżył, no mogę stwierdzić po roku czasu jakieś 5 stopni, czyli powiedzmy przy 15 był bardzo już, może nie bardzo, był już dyskomfort jeśli chodzi o palce, a przy 10, a nawet może inaczej, takie sprawdzone w nocy przy 12 stopniach byłem w stanie jechać bez rękawiczek czy przy 10 stopniach. W sensie bez rękawiczek, długich palcach. I teraz tak, co się dzieje po 2,5 roku? Jak oglądaliście film, a mogliście nie oglądać, z największą dziurą w Europie, tam mówię, w pewnym momencie ja wam tutaj to wrzucę. Ciekawe doświadczenie, bo sprawdziłem pogodę u siebie, a nie w punkcie docelowym. U mnie miało być dzisiaj max 22 stopnie, więc wziąłem sobie długą bluzę w razie powrotu. Nie wziąłem sobie koszulki krótkiej, a tu jest kuźwa 29 stopni. Co nowe doświadczenie daje mi do analizy. Kiedyś w komentarzu ktoś zapytał mnie, jeśli chodzi o histaminę, o termikę ciała, i tu mogę się pochwalić, bo po 2 latach ta termika naprawdę jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi o mnie, bo jadę w takim upale w bluzie z długim rękawem i nie gotuję się, a to już dużo mówi. Jak już widzieliście, była temperatura 29 stopni, miałem długą bluzę, nie miałem, no miałem potówkę chyba wtedy, tak? Nie miałem nic krótkiego, było 29 stopni. No, błąd starucha, że nie sprawdziłem temperatury, jaka była te 120 km dalej. A to już jest bardzo dużo, więc może się to bardzo zmieniać, bardzo różnić. Nie przegrzałem organizmu. Po pierwsze, stosując trening spolaryzowany, czyli do pewnego pułapu, jeśli chodzi o tętno. I mój organizm, ja to mogę porównać trochę chyba do psa, bo pies, jak wiecie, nie chłodzi swojego ciała, tak jak my, ludzie, przez skórę, tylko przez pysk, tak? Bo ta skóra tak jakby nie przepuszczała tego, nie chłodziła tego ciała. I ja w tym momencie mogę się tak nazwać trochę, że działało to u mnie trochę jak u psa, bo ta temperatura ciała, no kurczę, no będzie te 36 stopni, tak wiadomo, ale nie byłem w stanie sobą wyregulować tego
czy to ciepło, czy zimno. W tamtym momencie widzimy, że mój organizm przy tym, że jest przegrzewany, daje sobie bardzo dobrze radę, co pokazuje to, że mogłem jechać na rowerze przez tyle godzin i zrobiąc tyle kilometrów. I teraz w drugą stronę, zobaczcie, mamy 4 stopnie, jak widzieliście, a ja nie mam rękawiczek i nie jest mi zimno. Nie czuję czegoś takiego, jakby, no znacie to uczucie, kiedy macie zamarznięte paluchy, to tak, po pierwsze, nie możecie ruszać, po drugie, czujecie, jak wam zamarza ta krew i macie uczucie takich kryształków, jakby wam wbijały się w opuszki. W tym momencie nie jest mi zimno. Ruszam się, jest mi ok. Jeśli chodzi o rower, to nawet przy temperaturze około 10 stopni, gdzie byłem w szoku, miałem rękawiczki bez palców i byłem na krótko i w ogóle nie było mi zimno. Dobra, mój błąd, bo powinienem ubrać długie spodnie, ale było 17 stopni, no i Woron sobie wymyślił, że będzie jechał dalej i zrobi dużo kilometrów, zastała go noc i było 12 stopni i nie zmarzłem, nie było mi zimno, nie musiałem mieć czapki w tym momencie pod kaskiem i nie zmarzłem. Tak wygląda sytuacja moja, jeśli chodzi o termikę ciała. Uwaga, teraz mamy tutaj przejście. Trzeba się porozglądać. Tak wygląda moja sytuacja, jeśli chodzi o termikę ciała przed odkryciem nietolerancji i teraz po 2,5 roku zażywania enzymu, gdzie naprawdę widzę, jak moje ciało się zmienia. Dlatego myślę, fajną serią będzie to, żeby wam opowiedzieć o każdym tym aspekcie, czyli tych różnych dziedzinach, no chyba tak, różnych tych działach naszego ciała, jak to wyglądało przed i jak wygląda to teraz po 2,5 roku. No tamten film po roku czasu już bardzo dużo nam mi pokazał, a teraz to już jest, można powiedzieć, kosmos. Tak to wygląda. Mnie to bardzo cieszy, że są takie postępy i to w sumie tylko dzięki jednej tableteczce. Też pytacie się o dietę. No ja po prostu diety nie trzymam, bo nie umiem. Mam swoje słabości, o których nie wiem, czy w tym momencie już jest film puszczony, czy jeszcze dopiero będzie, na który zapraszam. Już jedynie wyeliminowane są rzeczy, takie, które naprawdę robią robią ze mną bardzo złe rzeczy, jeśli chodzi o wyrzut histaminy. Na pewno jest to pomidor. Staram się nie pić gazowanego, chociaż teraz to będzie głupie, co teraz powiedziałem. Chociaż było to głupie teraz, co powiedziałem, a jaki ukaże się film. Staram się wracać o dziwo do mleka, bo czuję, że mój organizm go potrzebuje, w sensie gdzieś tam tych bakterii i tych spraw. Także powracam trochę do produktów mlecznych, bo trzeba też podkreślić, a jest bardzo dużo na jakichś tam forach zapytań o, ja chciałbym listę produktów, które są zakazane, które nie są zakazane. Jeśli my sami tego nie sprawdzimy, nie przetestujemy, to się nie dowiemy. Nie ma w tym momencie zasady co do tego, jakie produkty powinniśmy jeść, jakich nie powinniśmy jeść, bo przykładem może być to, jak to działa też przy zespole jelita drażliwego samym, bez nietolerancji histaminy. O, widzicie? I tu jest kolejny temat, bo mi się odbiło. To już jest temat na kolejny odcinek. No, w zespole jelita drażliwego, jak porównamy to, co można, a co nie można, z nietolerancją histaminy, okazuje się, to już chyba wspominałem kiedyś w którymś z odcinków, że to, co do tej pory myślałem przy zespole jelita drażliwego jest zabronione, to nie mogę tego jeść, a okazuje się, że to, co nie można tutaj, to można tutaj i na odwrót. Mam nadzieję, że podobał wam się ten długi odcinek, pewnie długi, no 15 minut wyjdzie, może trochę więcej, że spodoba wam się ta seria, bo szukając informacji, czy jak podsyłacie mi jakieś linki do filmów, spoko, to są linki czy filmy, linki do filmów, gdzie dietetyk,
czy lekarz wypowiadają się o tej chorobie. Wypowiadają się, czy to o zespole jelita drażliwego, czy o nietolerancji histaminy w tym przypadku teraz. Dla mnie to są informacje takie typowo encyklopedyczne, czyli mamy tak, to się dzieje, 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 to może się dziać, to się nie może dziać. A ja uważam, że powinno się mówić o doświadczeniu pacjentów, żebyśmy mieli lepszy obraz na tą chorobę. Czyli tak jak z innego filmu dowiecie się, że jest problem z termoregulacją ciała, to wiecie co, możemy mieć milion myśli, co to może znaczyć. A Warren Kolarzyna chce wam powiedzieć o tym, jak to wygląda od strony osoby chorej. Taki mam zamysł nakręcenia tych właśnie filmów o tych objawach po takim okresie czasu. Zagadałem się, ale to, że mogę mówić tak długo, to jest też, mogę powiedzieć, tak jakby odnośnik do następnego filmu, który będzie nam mówił o układzie oddechowym, co się zmieniło, co było, co jest. Ja dziękuję wam za to, że jesteście, bo bez was nie byłbym w tym momencie, w którym jestem, że zdecydowałem się na to, żeby podzielić się informacją, jeśli chodzi o zespół jelita drażliwego. Teraz już mamy więcej informacji. Dobra, będzie to długi odcinek, trudno, będzie to wstęp z termoregulacją ciała, trudno, tak będzie. Staram się mówić trochę szybciej niż to było w tym filmie po 20 latach, gdzie bardzo dużo było zarzutów, że mówię za wolno, ale uważałem wtedy, że kiedy będę mówił wolniej, to każdy ma swoje tempo rozumowania i dla jednego to będzie za wolno, dla drugiego będzie za szybko, no trudno. Taka jest specyfika mojego mówienia. Tak, też ma to właśnie coś wspólnego, dowiecie się o tym później, w następnych odcinkach z tej serii. Jeszcze raz, po raz kolejny pewnie, dziękuję wam za to, że przez to, że kręcicie mi śrubę, przez to, że wkręciłem się w ultrakolarstwo jeszcze mocniej po tym odkryciu, jestem w stanie wam opowiadać to od strony pacjenta i samemu jeszcze bardziej się zagłębiać. Tak, pewnie nawet jak nie dotrwaliście do tego momentu, to bo to jest tylko objaw, to nie jest ten, bo to coś tam, bo to z czegoś innego się bierze. Jestem w trakcie szukania pomocy, żeby ktoś mi to wytłumaczył, jak dokładnie działa receptor H4 i czy da się to jakoś zablokować, bo znalazłem prawdopodobnie taki strzał w dziesiątkę, co powoduje, że moich enzymów jest za mało na to, żeby strawić całą histaminę. Jak się okazuje, produkuje na potęgę w jednym celu, ale nie chcę mówić o czymś, co może jakby komuś zrobić krzywdę, bo powinienem to powiedzieć na początku filmu. Nie jestem ani lekarzem, ani dietetykiem. Staram się pomóc sam, może nie do końca sam sobie, bo są konsultacje z lekarzami, to nie jest tak, że ja sobie tutaj wymyśliłem i sobie mówię, tylko uważam, że każda osoba z jakąś jednostką chorobową powinna zagłębiać się w 110% w temat swojej choroby. Mamy teraz takie możliwości, że naprawdę możemy sprawdzić to z miliona źródeł, niekoniecznie musimy sami podejmować leczenie czy wdrażać dodatkowe jakieś leczenie, tylko z tą wiedzą i naszymi odczuciami iść do lekarza, który jest, powiem krótko, tak jak ja jestem elektrykiem i ja przychodzę do kogoś, kto ma jakąś usterkę i jest mi w stanie podpowiedzieć, co może być, jest mi łatwiej i szybciej znajdę tą usterkę niż ktoś mi powie, że nie działa światło. To tak w skrócie. Dobra, kolejny, ale ostatni w tym odcinku raz. Dziękuję. Łapka w górę, w dół, subskrypcja, co chcecie. Dziękuję. Do następnego. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.